Patrzymy na Bacciarellego przede wszystkim poprzez pryzmat portretów, które stworzył, ponieważ utworzył on kanon wizerunku wszystkich osób z otoczenia królewskiego, na których my się opieramy. Minęło 200 lat od śmierci Marcella Bacciarellego, włoskiego artysty, który na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego był niemal jak minister kultury. Portrety ostatniego króla Rzeczpospolitej, budowle i wystrój wnętrz królewskich rezydencji, wreszcie kształcenie w królewskiej malarni całego pokolenia młodych polskich i europejskich artystów to wielkie dzieło mistrza Bacciarellego. Król regularnie rozpoczyna listy do swojego pierwszego malarza zwrotem Caro Marcello, drogi Marcelu, co rzeczywiście jest dosyć rzadkim zabiegiem w korespondencji z XVIII wieku. Zazwyczaj dystans między tak różnymi klasami społecznymi jak monarcha czy arystokrata, jego artysta, więc rzemieślnik, był bardzo mocny. Tutaj ta granica się zaciera i rzeczywiście widzimy, że ta bardzo wcześnie zawiązana relacja, ponieważ Marcello Bacciarelli poznał Poniatowskiego na wiele lat przed tym, kiedy Poniatowski stał się królem i na wiele lat przed tym, kiedy ktokolwiek myślał, że ten arystokrata osiągnie tak wysoką pozycję w kulturze politycznej Rzeczypospolitej. Więc od samego początku nie było tego społecznego dystansu między nimi. W ciągu właśnie kilku lat, pierwszej dekady swojego pobytu w Warszawie, Marcello Bacciarelli został doradcą i to w takim wymiarze osobistym, można powiedzieć. Korespondencja z królem dowodzi, że ta relacja rzeczywiście miała charakter taki bardzo bliski, ale także doradcą w sensie oficjalnym i pełniącym wręcz taką funkcję, zajmującym się właśnie szeregiem przedsięwzięć po prostu właśnie inwestycyjnych, zleceń, dyrygowaniem zakupami, czyli no też kwestiami finansowymi. Ja czasem nie mogę uwierzyć, jak czytam źródła, ile rzeczy naraz Bacciarelli musiał robić. Oprócz malowania tych wielkich malowideł, które dekorowały zamek i łazienki, malował portrety, kierował życiem artystycznym, kierował finansami malarni, czyli pracowni malarskiej, gdzie również uczył uczniów i pomocników, więc był niesłychanie zajęty do końca życia króla. Bacciarelli to nie tylko malarz, ale również bywalec zamku, a nawet więcej, domownik. I kompan, powiernik króla, to jest również ta osoba, która była członkiem całego towarzystwa zamkowego, towarzystwa grupującego się przy królu na obiadach czwartkowych, podczas sesji malarskich, także podczas zamawiania nowych inwestycji zamkowych, plafonów, wyposażenia sali tronowej. Bacciarelli był Rzymianinem. Właśnie w Wiecznym Mieście rozpoczął artystyczną edukację pod okiem późnobarokowego malarza Marco Benfiala. Jego droga na warszawski dwór królewski wiodła przez Drezno i Wiedeń. Zajrzawszy do akt Archiwum Historycznego Wikariatu Rzymskiego, akt parafialnych, odnalazłam przypadkiem informację o tym, że Marcello Bacciarelli został ochrzczony w kościele San Marcello przy Via del Corso. Był on synem Filippa Antonia Bacciarellego i Ortensi Salvati. Ojciec Marcella w dokumencie tym określony został jako mieszkaniec z Pesaro, pochodzący z Pesaro, natomiast Ortensia Salvati właśnie jako Rzymianka. Była to rodzina prawdopodobnie niezamożna, rodzina, która utrzymywała się z zawodu Filippa. Filippo był w tym czasie kucharzem, pełnił funkcję kuchmistrza na dworze w pałacu Prospera Berniniego, potomka Gian Lorenza, sławnego rzeźbiarza. I to rzeczywiście jest kluczowy moment dla przyszłej kariery Bacciarellego, bowiem otoczenie pałacu, w którym przechowywano dzieła Berniniego, jak również sama kariera, którą Bernini pokonał na swojej drodze, włącznie z nobilitacją, mogły młodego Marcella zainspirować do tego, by wspinał się właśnie po ścieżce kariery artystycznej. Bacciarelli był uczniem Marco Benefiala w Rzymie, późnobarokowego, bardzo dobrego malarza. Ale ja nie wiem, czy w jego malarstwie możemy dostrzec bardzo wiele wpływów jego nauczyciela. Powiedziałabym raczej, że on po prostu odebrał doskonałą edukację. I po prostu był bardzo sprawnym rysownikiem i malarzem u początku swojej kariery. I o jego wczesnych portretach na przykład mówi się, że
mają taki trochę międzynarodowy styl i widać w nich i wpływy francuskiego portretu i rzymskiego. Znalazł się w Dreźnie jako 19-latek, tuż właściwie po zakończeniu takiego pierwszego etapu formacji artystycznej u Marco Benefiala w Rzymie. I co może nam się dzisiaj wydać zaskakujące, nie przyjechał tam jako malarz, tylko jako początkujący grafik. I Bacciarelli brał udział w takim dużym projekcie graficznym prowadzonym przez Francuza Charlesa Houtena, który miał na celu stworzenie katalogu reprodukcji najwybitniejszych dzieł malarskich z kolekcji Sasów. Rzeczywiście opracował 5 plansz, głównie artystów włoskich, na zupełnie fantastycznym poziomie artystycznym. Natomiast dosyć szybko z tego stanowiska młodego grafika, który tworzy konkretne zamówienia na konkretne polecenie, przeszedł w kierunku portretu. Fakt, że Bacciarelli portretował członków rodziny Poniatowskich jeszcze właśnie w czasie swojego pobytu drezdeńskiego, czy w czasie pobytu dworu saskiego w Warszawie, a więc przed koronacją Stanisława Augusta, no, niewątpliwie miał znaczenie, bo został sprawdzony, prawda? Został sprawdzony także jako malarz najbliższych rodziny przyszłego króla. Stanisław August stanął przed koniecznością stworzenia swojej kolekcji. Być może szukał nie tylko malarza, ale szukał kogoś, kto będzie mógł spełnić różne role, no, takiego właściwie doradcy, ministra artystycznego. I to może spowodowało, że Bacciarelli, sprawdzony już właśnie pod paroma takimi także względami, został ostatecznie wybrany. Poznał doskonale środowisko dworskie artystów europejskich. Poznał sposoby kolekcjonowania dzieł sztuki, opisywania, tworzenia tych kolekcji, ale przede wszystkim też ich gromadzenia. Ta cała ogromna wiedza procentowała przez właśnie 30 lat pracy dla ostatniego króla Rzeczypospolitej przy tworzeniu kolekcji zarówno obrazów, jak i rzeźby, ale też przy sprowadzaniu na dwór Stanisława Augusta artystów właśnie z innych dworów europejskich. Więc był człowiekiem obeznanym w środowisku europejskim, znającym inne dwory europejskie, ale też i znającym kolekcje, więc idealnie wpisywał się właśnie w taki obraz oświeceniowego artysty, znającego doskonale realia XVIII-wiecznej Europy. Na twórczość Bacciarellego wywarło wpływ wiele stylów i szkół malarskich. Na pewno szkoła francuska, a potem doświadczenie drezdeńskie, Berlin, Wiedeń, Warszawa. Łączył wiele stylów i tematów w różnych momentach swojego życia. Z pewnością jednak formacja włoska jest wyczuwalna w jego pracach. Można to zweryfikować w wielu portretach. Mimo to nie możemy powiedzieć, że był włoskim twórcą w 100%, jeśli chodzi o ekspresję malarską, przede wszystkim dlatego, że wiele doświadczeń zdobywał w innych krajach. Dlatego musimy powiedzieć, że w Bacciarellim jest europejska dusza, kosmopolityczna. Przede wszystkim dlatego, że jako obywatel świata przebywał w wielu krajach, w wielu miastach, łączył style i sposoby myślenia o sztuce. Bacciarelli dodawał włoskiego blasku, który rozpalał poza granicami samej Italii. Ostatni król Rzeczpospolitej powierzył Marcello Bacciarellemu szczególnie ważne zadania i funkcje: stworzenie królewskiej malarni i planów Akademii Sztuk Pięknych, kierowanie budową i wystrojem królewskich rezydencji, a wreszcie tworzenie królewskiej polityki kulturalnej. Marcello Bacciarelli sporządził rzeczywiście niezwykłe sekwencje portretów króla. To jest jego rola pierwsza i główna, niewątpliwie. Te kilkadziesiąt portretów różnych rozmiarów i różnym charakterze, bardziej prywatnych czy bardziej oficjalnych, łącznie ze sławnym koronacyjnym, całopostaciowym wizerunkiem Stanisława Augusta, tworzą absolutnie chyba nie dającą się z niczym porównać w wieku XVIII sekwencję przedstawień jednego władcy przez jednego malarza, i to w ciągu 30 lat. Portret to jest podstawowe narzędzie propagandy. I trzeba pamiętać, że twórcą portretu jest nie tylko malarz, ale i osoba, która do niego pozuje, a już król jak najbardziej. Bo to jest masa decyzji, w jakiej pozie się król portretuje, w jakim stroju, jakie ma wokół siebie akcesoria. Jest na przykład słynny portret Stanisława Augusta
z popiersiem Piusa VI papieża w tle. On był takim gestem w stronę papieża, zaniepokojonego tym, co się dzieje w Polsce w okresie Sejmu Czteroletniego i jakimś tam ewentualnym ograniczaniem prerogatyw Rzymu i Watykanu. Mamy także szereg obrazów, które Baciarelli maluje, już niekoniecznie samego Stanisława Augusta przedstawiających, ale malowany dla króla i według królewskiego programu. One składają się, zresztą z tymi portretami w sumie, na taki ciągły, stały serial, moglibyśmy powiedzieć, propagandy królewskiej. Przypomnijmy, że Baciarelli namalował pierwszy poczet władców Polski na królewskie zamówienie dla Zamku Królewskiego. W pokoju marmurowym na górze są właśnie te obrazy tylko królów, koronowanych głów polskich, więc na przykład Mieszka I nie ma, a jest Bolesław Chrobry, który zapoczątkowuje tę serię, ale po środku największy portret to jest Stanisława Augusta. Więc to jest również pewna apoteoza mecenasa i fundatora. Również jest to okazja, żeby właśnie stworzyć galerię historyczną. Pokazanie historii Polski według władców, jadąc po kolei przez kolejnych panujących, którzy zasiadali na tronie polskim. Ważnym obszarem malarskiej działalności Baciarellego były też obrazy, które malował na zamówienie Stanisława Augusta do ceremonialnych wnętrz zamku i łazienek. I one miały stanowić jakby taką wykładnię jego programu, tego co on sądził na temat rządów, historii Polski, tego do czego chciałby dojść w swoich rządach, tego jak wyglądała historia Polski w jego jakby oczach i które na przykład momenty z polskiej historii uważał za najważniejsze, pouczające też dla jego rządów, pouczające dla obywateli. Marcello Baciarelli jest raczej wykonawcą tych obrazów niż twórcą ich programu ideowego. Trudno też powiedzieć, czy twórcą programu ideowego tych propagandowych dzieł sztuki jest też sam król. Wiadomo bowiem, że w ich powstanie zaangażowana była cała grupa osób, szereg postaci, też historyków, jak na przykład Adam Naruszewicz, którzy doradzali, zapewniali rady ikonograficzne, czasami przedstawiali gotowe rysunki, szkice herbów, wybierali postacie sławnych Polaków, które miałyby znaleźć się na tych obrazach. Więc nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy wielkie jednostki budują program intelektualny, tylko jest to raczej grupa ludzi, intelektualistów, która współpracuje z tymi dwoma postaciami, czyli właśnie z Marcello Baciarellim i z królem. Sala Salomona jest właściwie ostatnim wspólnym dziełem Stanisława Augusta i Baciarellego. Warto pamiętać, że jest realizowana jej nowy wystrój, bo oczywiście to wnętrze istniało wcześniej, ale całkowicie zostaje właśnie przekształcone. Ten jej nowy wystrój jest realizowany dokładnie w czasie Sejmu Czteroletniego. Przez kilka lat, a prace kończą się już po właściwie upadku tego krótkiego okresu, można powiedzieć, rewolucji, reformy, bo w roku 93, czyli w momencie właściwie już początku katastrofy państwa i króla, przesłanie, które ten wystrój, a zwłaszcza obrazy Baciarellego niosły, były oczywiście związane z przeświadczeniem Stanisława Augusta, czyli jakby wcieleniem się w rolę Salomona. Mądry władca, który rządzi właśnie mądrze, który jest jednocześnie, tak jak Salomon, przez Boga obdarzonym bogactwem i ma wszelkie właśnie cnoty. Zniszczenia z czasów II wojny światowej niestety pozbawiły nas malowideł sali balowej, więc malowidła te możemy dzisiaj podziwiać jedynie dzięki rekonstrukcjom cyfrowym wyświetlanym na ścianach i na suficie sali Salomona. Marcello Baciarelli doskonale odnalazł się także w międzynarodowym środowisku artystycznym stanisławowskiej Warszawy. Dzięki zaufaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego miał wpływ na królewskie zlecenia i wybór dworskich artystów. Na gruncie warszawskim albo na gruncie polskim bez wątpienia można tłumaczyć popularność Baciarellego nie tylko jego talentem malarskim, ale też kwestiami towarzyskimi. Wiemy, że był osobą żartobliwą, bywałą, potrafił odnaleźć się na rozmaitych salonach i to nie tylko wśród ludzi o podobnym do niego stanowisku społecznym, ale też na salonach arystokratycznych. Zarówno życie rodzinne,
korespondencja, nie tylko ta z królem, ale także z kolegami właśnie po fachu, z artystami europejskimi, dowodzi, że on się świetnie potrafił znaleźć. I chyba po prostu był takim właśnie porządnym człowiekiem i obywatelem, cenionym właśnie przez, jak się wydaje, większość dworu, już nie tylko samego króla, listy do niego różnych kolegów właśnie na przykład włoskich czy austriackich artystów są pisane niektóre oczywiście, ale w taki sposób, który wydaje się, że jest nieco ponad normę grzeczności XVIII-wiecznej epistolografii. Serdeczność, można powiedzieć, bijąca z niektórych tych listów, niezwykła taka atencja, z jaką jest na przykład otaczana małżonka Marcella w tych wypowiedziach, wskazują na to, że to włosko-niemieckie małżeństwo znakomicie się odnalazło i potrafiło właśnie nie tylko w takim oficjalnym rejestrze relacji z władcą, ale także w różnych osobistych kontaktach świetnie funkcjonować. Jego włoscy ziomkowie szanowali go przede wszystkim ze względu na wysokie stanowisko, które zajmował w Warszawie. Baccarelli znany był we Włoszech nie jako wybitny artysta malarz, bo nie znano tam po prostu jego obrazów, tylko jako pierwszy malarz Stanisława Augusta. To znaczy jako osoba na wysokim stanowisku, honorowana osoba znana, rodzaj celebryty artystycznego, tak jak mamy dzisiaj do czynienia z podobnym zjawiskiem. Poza wszystkim musimy pamiętać, że Baccarelli był nie tylko artystą, ale także, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, przedsiębiorcą rynku sztuki, kierownikiem dbającym o dziedzictwo artystyczne, między innymi królewskie pałace w Warszawie. To sprawiało, że miał wyjątkowe podejście do sztuki. Zwracał uwagę na artystów, współczesne produkcje i nowe kolekcje oraz międzynarodową wymianę informacji. To, że z pewnością przez niego przechodził pewien odsiew rzemieślników czy artystów, którzy mogli jakby dobić się o zamówienia, no to też powodowało, że miał wrogów. O tym świadczy rysunek, karykatura w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie zatytułowana Satyra na dyrekcję budowli królewskich, gdzie widzimy Stanisława Augusta rozpartego w karocy, karocy, z której sypią się złote monety, gubią się po drodze. Wokół otacza króla tłum artystów, ale nad nimi wszystkimi góruje właśnie Marcello Baccarelli, przedstawiony tam z oślimi uszami. W czasie wieloletniej pracy na stanisławowskim dworze Marcello Baccarelli tylko raz w 1787 roku wyjechał z Polski. Odwiedził wówczas m.in. Wiedeń oraz rodzinną Italię. Baccarelli utrzymywał cały czas kontakt z Rzymem, ze swoją rodziną. Bardzo zresztą opiekował się swoją matką, która dożyła sędziwego wieku. Opiekował się swoimi siostrami, jak wiadomo, wymagającymi pewnej opieki ze względu na zapewne skromne posagi, w które były one wyposażone. W roku 1787 odbył podróż do Rzymu, między innymi w związku też ze starzejącą się matką. Był obecny przy jej śmierci, zmarła ona bowiem w październiku 1787 roku. Podczas pobytu we Włoszech oczywiście nawiązał kontakty z wieloma włoskimi artystami. Mógł rozmawiać z nimi o swoich doświadczeniach w Polsce i o różnych możliwościach współpracy. Musimy też pamiętać, że świat artystów jest zawsze światem otwartym. XVII wiek był czasem wielkich podróży. Wszyscy odbywali podróż do Włoch, aby poznać nasze zabytki, nasze dziedzictwo klasyczne. To sprawiło, że także Baccarelli miał swój udział w propagowaniu nowych idei i wiedzy o świecie. Utrzymując kontakty z artystami i mecenacami sztuki, mógł łączyć światy twórców i zamawiających, także w Polsce. Jednym z ważniejszych zadań Baccarelliego na dworze Stanisława Augusta było kierowanie królewską malarnią, a tym samym kształcenie kolejnego pokolenia twórców. Baccarelli otrzymał zlecenie stworzenia Akademii Sztuk Pięknych i rzeczywiście przygotował, zresztą parokrotnie, kolejne projekty takiej instytucji.
bardzo sumiennie, można powiedzieć, z tej roli się wywiązał, natomiast, można powiedzieć, król się ze swojej roli nie wywiązał. To znaczy, pierwszy taki projekt przypadł na czasy Konfederacji Barskiej, potem było różnie i za każdym razem właściwie się nie udawało ostatecznie doprowadzić do stworzenia tej instytucji, którą Baciarelli właściwie projektował. Jej namiastką była ta tak zwana malarnia właśnie przy Zamku Królewskim, która była rodzajem warsztatu grupowego, zbiorowego, obsługującego królewskie zlecenia, ale była też rodzajem mini uczelni artystycznej, którą Baciarelli kierował. Jest grupa artystów, malarzy, którzy opuścili malarnię albo działali w jej kręgu, którzy ewidentnie są pod wpływem mistrza. I na przykład Franciszek Smuglewicz jest jednym z takich artystów, który ewidentnie jest pod wpływem Baciarellego przez wiele, wiele lat. I co ciekawe, ten wpływ nie ogranicza się tylko do twórczości portretowej, z którą dzisiaj kojarzymy przede wszystkim Baciarellego, ale też z masem religijnym. Marcello Baciarelli otrzymał z rąk króla tytuł szlachecki z herbem własnym. Związany był ze Stanisławem Augustem do ostatniego rozbioru i upadku państwa. Król na początku 1795 roku jest zmuszony do opuszczenia Warszawy. Musi udać się do Grodna, gdzie będzie przebywał w czasie życia jeszcze Katarzyny Wielkiej. Natomiast potem następny władca Rosji zaprosi króla do Petersburga. Baciarelli zostaje tutaj w Warszawie i opiekuje się całą spuścizną artystyczną po Stanisławie Auguście. Zajmuje się katalogowaniem zbiorów królewskich. Część dzieł król zabiera ze sobą, część zostaje tutaj w Warszawie. No i Baciarelli ma mało czasu na twórczość w tamtym okresie. Po wyjeździe Stanisława Augusta Baciarelli jeszcze nadzorował pracę w Łazienkach. To było ukochane dziecko Stanisława Augusta, Pałac Łazienkowski. I tu trwały jeszcze różne prace wykończeniowe właściwie do 1995 roku. Król nigdy nie zobaczył w pełni ukończonych i urządzonych łazienek, a Baciarelli tutaj był takim, no tak jak mówiłam, nadzorcą od wszystkiego, co związane ze sztuką. Malarz pozostawał w Warszawie do końca swojego życia, nadal obracając się w kręgach intelektualnych i kulturalnych miasta. Baciarelli był bardzo ważną figurą życia intelektualnego w Warszawie początku XIX wieku. Znał się między innymi ze Staszicem, ze Stanisławem Kostką-Potockim. Uczestniczył w bardzo dużej ilości kół naukowych, zebrań naukowych. Był zaangażowany w, powiedzielibyśmy dzisiaj, takie intelektualne życie miasta, które próbował w jakiś sposób ożywić. Więc ewidentnie był taką postacią spajającą środowisko artystyczne, ale też naukowe tych czasów. Jego historia po śmierci króla była taka, że na przykład dostawał zlecenia od władz Księstwa Warszawskiego na malowanie portretów senatorów. Został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego i pierwszym dziekanem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Kariera Baciarellego jako malarza kończy się razem z nim, zresztą kończy się też z pewną epoką. On był już właśnie w końcu XVIII wieku malarzem trochę anachronicznie, gdyby tak patrzeć po europejskich, że tak powiem, różnych scenach artystycznych, anachronicznie malującym. Aczkolwiek z tej szkoły wyszło szereg polskich malarzy, czy tych różnych przybyszów też, którzy w Warszawie osiedli i którzy następnie stanowili malarstwo polskie ostatnich lat XVIII wieku, później okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Sam Baciarelli, pamiętajmy, żył do 1818 roku, przeżył Księstwo Warszawskie i dożył początku właśnie Kongresowego Królestwa. Założył tutaj rodzinę, rzeczywiście rozrosłą w późniejszych pokoleniach, rodzinę zresztą bardzo dobrze zapisaną w historii Polski. Baciarellemu w współpracy z królem z czasów petersburskich i grodzieńskich pomagał jego najstarszy syn, Fryderyk Baciarelli, który współpracował już wcześniej ze Stanisławem Augustem i zajmował się również prowadzeniem korespondencji z królem. Ta korespondencja dostarcza wielu szczegółów na temat funkcjonowania łazienek właśnie pod panowaniem pruskim. Także ustalili specjalny system przesyłania tajnych wiadomości, listy, które zawierały jakieś informacje, które nie mogły być przeczytane przez osoby postronne.
były pisane albo mlekiem, albo cytryną, więc król, poinformowany takim specjalnym znaczkiem na marginesie listu, wiedział, że musi doszukiwać się gdzieś takiej informacji. Z okazji 200. rocznicy śmierci Marcella Bacciarellego w warszawskim Zamku Królewskim można podziwiać niezwykłą wystawę portretów stworzonych przez artystę. Cudowne jest, że miał taki talent, że potrafił tym pędzlem zatrzymać czas na płótnie. No, na płótnie i to wiele z tych postaci tamtej epoki, epoki stanisławowskiej, zostało upamiętnionych przez Marcello Bacciarellego i wydaje mi się, że to jest największa jego zasługa. Czasy stanisławowskie były to czasy niebywałego rozkwitu narodu. To znaczy, jak ktoś mądrzejszy ode mnie powiedział, że król co prawda nie uratował Polski, ale uratował naród, to rzeczywiście to, co jest pociągającego w tej epoce, to jest taki triumf myśli i triumf nauki nad siłą. Warszawa ówczesna była, może nie była jedną z europejskich stolic kultury, natomiast rzeczywiście wielu artystów miało, liczących się w Europie, miało swój epizod warszawski. Jest wiele portretów polskich osobistości, które zostały namalowane przez uznanych europejskich malarzy. Także ta otwartość rzeczywiście jest jedną z takich cech epoki, którą podziwiamy.